Cześć, witam Was na sesji piątkowej. 9 dzień grudnia, zapraszam na poranny przegląd techniczny. Ostatnia sesja tego tygodnia, zaczniemy sobie od wykresu EURUSD. Schemat na interwale 30-minutowym, który tak naprawdę wskazywałem w dniu wczorajszym, który jest realizowany od wczesnych godzin porannych czasu polskiego lub nawet jeszcze tutaj zahaczając o te godziny nocne, czyli godziny sesji azjatyckiej. Punkt D na wysokości 8,86, wcześniej też reakcje na 78,6. Można było coś tutaj na wczorajszej sesji amerykańskiej zagrać, jeżeli chodzi o pozycje krótkie. Natomiast jeśli chodzi o 8,86, to coraz bardziej oddalamy się od tej strefy cenowej i z uwagi na to, że mieliśmy tutaj kilkukrotnie już przetestowany ten poziom, dokładnie 1,0577, oraz to, że dosyć wyraźnie go naruszyliśmy, to raczej nie odnosiłbym się już teraz do tej strefy jako potencjalnej okazji pod pozycje krótkie. Natomiast warto byłoby się odnieść tutaj bardziej jeszcze lokalnie, tym bardziej, że też jest to ostatnia sesja tego tygodnia, więc nie będziemy szukać szerokich układów. A myślę, że ten układ jest coraz bliżej, jeżeli chodzi o jego realizację. Mowa tutaj o tym pomiarze korekty spadkowej i potencjalna strefa popytowa związana z mierzeniem FS100 to jest 1,0545, tak, 1,0545, potwierdzenie w postaci biegu nowości jak najbardziej ten wierzchołek z sesji środowej, po którym dynamiczne spadki się pojawiły, czyli dolar zyskiwał w stosunku do euro, no i wyjście górą, a więc wszystko to kształtuje nam się w ten scenariusz ze strefą popytową, strefą wsparcia 1,0545. Idąc dalej, czyli GBP/USD, tutaj musimy wyraźnie sobie schemat zaktualizować. Na pewno warto też podkreślić fakt o tym, co mówiłem wczoraj, a więc strefę oporu potencjalnie zaznaczyłem kolorem zielonym. Zaraz dokładnie byliśmy mniej więcej, zaraz żeby to pokazać, to jest wtorek, mniej więcej moment nagrania, czyli 1.22.05. Mówiłem, że ta strefa kilkukrotnie przetestowane nie stanowi już dla mnie istotnego oporu i tak też się wydarzyło, dlatego odcieniem zielonym było to zaznaczone i było wyjście górą. Obecnie gdzieś cena nam wraca w ramach biegunowości, próbuje po raz kolejny testować ten obszar cenowy. Natomiast w związku z mierzeniem FS100 myślę, że ten przedział do korekty spadkowej będzie jeszcze dużo, dużo większy, a schodzi to nam w okolice 1.21.95. Myślę, że to będą okolice 61.8. ostatniego swingu wzrostowego, czyli ten pomiar ostatniej fali, typowy POW, powinno to się w miarę klastrować. No powiedzmy, że dużo nie brakuje, tak, bo to jest okolice 5 pipsów, więc jak najbardziej możemy to uznać za jedną strefę techniczną wsparcia. Oznaczymy to kolorem zielonym. Na tą chwilę potrzebujemy pogłębienia po prostu tych spadków. Zmienność jest duża na wykresie kabla i obszar powiedzmy 45-40 pipsów to jest spokojnie obszar osiągalny nawet jeszcze w godzinach przedpołudniowych. Tak więc podsumowując tą strefę i scenariusz na kablu 1.21.95, 1.20.00 to jest ten obszar cenowy, techniczny, w który celujemy w dniu dzisiejszym. USD, JPY, tutaj mamy na początek jeszcze odniesienie do szerszego schematu korekcyjnego. Myślę, że pozostawiłem go z racji tego, że byliśmy dosyć blisko realizacji tego układu i teraz zastanawiam się, czy dzisiaj jest sens się do niego odnosić. Wydaje mi się, że nie bardzo, bo jest to obszar prawie 200 pipsów, czy nawet odrobinę więcej. No powiedzmy w okolicy 200 pipsów jest to do zaksięgowania, żeby wypełnić strefę, więc mało prawdopodobne, jeżeli żaden nieoczekiwany element nie wpłynie na kurs dolara czy jena, to raczej ten poziom jest nieosiągalny dzisiaj. Z racji tego skupmy się bardziej na układach lokalnych. Ostatni swing wzrostowy, zaksięgowanie najpierw 38,2, odreagowanie teraz na 50, gdzieś cena się opiera. Jeżeli byśmy sobie wzięli układ harmoniczny pod uwagę, mamy odreagowanie na 382, punkt C i docelowo głębokie mierzenia wewnętrzne, czyli 78,6 oraz 88,6. Poziomy cenowe, jakie nas interesują, 134,50-55 oraz 134,05, natomiast również są to dosyć odległe strefy, więc patrząc na to, jak kurs się zachowuje na poszczególnych mierzeniach, czyli takie schody cenowe nam się tworzą, odreagowanie na 38,2, odreagowanie na 50, potwierdzonej biegunowością,
więc na tą chwilę zwróciłbym uwagę ewentualnie na retest 3,50 tutaj lub do zaksięgowania mierzenia 61,8, ewentualnie rozegranie kolejnego szczebelka, a jeszcze w ujęciu lokalnym moglibyśmy skorzystać sobie z odcinka BC, potencjalnego odcinka BC i rozegrać korektę pędzącą 1:1 w tym schemacie lokalnym. Nawet lepiej to by było pewnie widoczne na 30-minutówce, ale wiecie, o co chodzi. 136,83, dokładnie 83,84 lokalny opór na USD JPY. I jeszcze zobaczmy sobie złoto. Podbicie na złocie w ostatnich godzinach, czy tak naprawdę od poniedziałkowego popołudnia na złocie trwa ruch wzrostowy, nieprzerwanie, powiedzmy no przerwanie drobnymi korektami, tak? Natomiast wyraźnie ten kierunek północny jest kontynuowany. Jak możemy sobie to teraz przeanalizować, jeżeli chodzi o złoto na dzień dzisiejszy? Po kolei patrząc, 38,2 bez żadnej reakcji, na 50 drobne zrzucenie, później 61,8 też bardzo drobne zrzucenie, widać, że ten popyt mocno na złocie cały czas naciska. Docelowo głębokie mierzenie wewnętrzne, czyli mamy 78,6 po kursie 1800,5 dolara za uncję oraz 1805 dolarów za uncję, to są te strefy na złocie, które mogą zostać dzisiaj zaksięgowane, jeżeli ta dynamika się utrzyma. W kontekście największej korekty spadkowej mamy ten odcinek z sesji wtorkowej i w ramach realizacji ewentualnie tego układu 1:1 mamy strefę popytową, czyli strefę wsparcia na poziomie cenowym 1783 dolary za uncję i też tak moglibyśmy na złocie obecnie celować, jeżeli chodzi o poziom popytowy, z którego możemy się podłączyć do tych panujących w bieżącym tygodniu wzrostów.